Jest poniedziałek, 31 października. W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje do gospodarza uczty słowa, które weryfikują jego motywację. Dla Jezusa ważna jest intencja człowieka. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Uczta to nie tylko obficie zastawiony stół. To przede wszystkim spotkanie, rozmowa, dzielenie się chlebem codzienności, ale i smakołykami przeżyć, emocji i myśli. Ta wzajemna wymiana i przepływ miłości to dzielenie się tym, co cię cieszy, ale też próba opowiedzenia o tym, co w tobie trudne, po to, by nie zostać z tym samemu. Kiedy ostatnio zaprosiłeś kogoś do domu, by podzielić się swoim życiem i posłuchać o życiu drugiego? Nie damy drugiemu człowiekowi tego, czego nie mamy. Dlatego tak ważne jest w życiu nasze osobiste doświadczenie. Możemy wtedy dzielić się prawdziwie sobą, swoimi relacjami i przeżyciami, a nie teoriami i zasłyszanymi historyjkami. Jezus chce dzielić się tobą z innymi, z ubogimi w wiarę, ułomnymi w sposobie myślenia, chromymi w swych lękach i niewidomymi na jego działanie. Masz takie osoby wokół siebie? Thank you.
Bóg jest tym, który przychodzi do nas w Eucharystii, by kontynuować swoją misję. Tym, co możemy szczodrze rozdawać drugiej osobie, jest Słowo. Gdy jest życzliwe, pełne nadziei, wsparcia i umocnienia, karmi dosyta. Czy przypominasz sobie rozmowy, po których poczułeś się syty, rozradowany lub umocniony? Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Porozmawiaj z Jezusem o tym, by otwierał Twoje oczy na skarb prawdziwej relacji podczas spotkania z Nim, bliźnim i samym sobą. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.